No tak, no siemano kura. Witam was też bardzo serdecznie, jak i kura was wita w kolejnym vlogu. To już w trzecim dniu żniwek 2020. Tam gdzieś znajome odgłosy słychać z dala, to klasu sikory aż się kurzy, bo wiatr jest dzisiaj dość duży, a wiatą letko buja. Ja wam wczoraj nie powiedziałem w poprzednim vlogu, jak sobie nagrywałem, którego jeszcze dla was nie wstawiłem, ale mi się pięknie wszystko zrymowało. Nie wiem, jak jeszcze on tam będzie wyglądał, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że jest wszystko dobrze nagrane. Także tylko chciałbym wam podziękować, bo pewnie dosyć fajnie wypali. Mniejsza z tym, zapomniałem wam, by wczoraj jak tak dopiero nagrałem to wszystko, sobie pomyślałem, że kurczę, tak szczerze to jeszcze wam nie pokazywałem tego zabyteczku, który kupiłem, o, jeszcze jak tutaj mieszkałem, czyli no z półtora do dwóch lat, no dwa lata będzie już niedługo, więc naprawdę spoko sprzęcior. Tutaj gdyby nie okazja, to bym pewnie go nie kupił, ale że się trafiła taka okazja dosyć niedaleko, bo 60 km żeśmy po to jechali, to wam powiem, że naprawdę zarąbista sprawa. Tylko generalnie problem był taki, pewnie dlatego taka okazja, że tutaj wieżyczka no była robiona, że tak powiem, była spawana, bo coś było pewnie połamane i w ogóle, ale siłownik komuś pierdzielnął i musiał tutaj wymienić. Generalnie już sprawdziliśmy trzy siłowniki, jest taki problem, że nie obraca do końca, bo przerobiliśmy sobie go na 2+1, bo myśleliśmy, że będzie miał trzypek, troszkę ciężko z tym. I generalnie po tej przeróbce no już w ogóle nie obracał. Później tak założyliśmy to, tą trzecią i powiem wam szczerze, no brakuje tego centymetra gdzieś tam do obrotu, trzeba byłoby to gdzieś wszystko poprzespawywać, posprawdzać, tu już tyle tych kombinacji było, tata kminił, no i nie szło, no ale postanowiliśmy, bo naprawdę, powiem wam, kulturka orania tutaj w nim, to jest bajeczka, duże odkładnice, piękne, także tutaj w tym roku było orane na trzy skiby, dlatego też góra jest odkręcona, nie martwcie się, wszystko mamy właśnie tam. Dlatego też takie małe wspomnionko chciałem o tym dodać, bo mówię, no gdzieś może pewnie w tamtym roku lub poprzednich latach zauważyliście go gdzieś na filmikach, ale kurczę, go wcześniej wam nie chciałem go pokazywać z racji tego, że właśnie nie chodził ten obrót cały, ale mówię, pewnie na poprzednim roku go zauważyliście i będziecie pytać, także akurat mówię, od razu wyjaśnimy, co tutaj się nowego zrobiło. To talerze doszły 4, trzeba będzie je wymienić, dzisiaj będę sobie działał, ogólnie jestem sam, bo Adaś pojechał się z kobietą zobaczyć. Na gniazdo będą pewnie nosić, nie wiem, mniejsza z tym, nie obchodzi mnie to, ja się tu biorę za robotę, bo mam dzisiaj trochę, niedużo, a na spokojnie, nie ma co się spieszyć, ostatnie 2 hektary ze sumą, mieszankę może nawet wjedziemy jutro w sobotę, my sobie będziemy stopki zbierać, tata sobie mieszankę wjedzie, bo ta jedna mieszanka może będzie dobra, a generalnie gdzie my jestyma? Jestyma sobie przy garażu i sobie idę po nowość w naszej przyczepie i generalnie to też jeszcze jeden nowy nabyteczek, który kupiłem w tamtym roku sobie, bo też się trafiła okazja, tak powiem wam, no kupuję takie rzeczy jak trafia się okazja, bo później najwyżej jak no nie będę z tego korzystał, tak tu się w gospodarstwie nie przyda, to po prostu to sobie sprzedam i tyle. Generalnie teraz tak, później go wam pokażę, a tutaj zrobiliśmy sobie do przyczepy syp, czemu dzisiaj z nim idę, z racji tego, że prawdopodobnie będziemy właśnie sikorze pożyczać przyczepę, bo u niego już kosi. A oni właśnie mają do żmijki, bo jak widzieliście, u wujka też był przerobiony właśnie ten syp, aby jechać na żmijkę. Idę sobie teraz sam zobaczyć, jak to wygląda, bo powiem wam szczerze, jeszcze tego nie przymierzałem, nie sprawdzałem, ale widzę, że tata zrobił jak trzeba. A, no tutaj byśmy musieli odkręcić. Póki co, no nie będę tego zakładał, bo nie wiem, czy się przyda, z racji tego, że może ogarną się, że tak powiem, i wyrobią się z odwozem, to przyczepy nie będą pożyczać, a nam na razie nie będzie potrzebny. 60 sobie odstawiłem, bo stała właśnie tam, paliwko jest, zostało po transporcie, a teraz idę wam pokazać, po co my żeśmy robili sobie właśnie takie coś. Pszeniczka już w big bagu, a my jesteśmy przy żmijce. Powiem wam, kawał landary, mega wydajna. Wiadomo, była bez silnika, bez tego wszystkiego, ważne, że silnik był dobry. Tutaj dorobiliśmy sobie kosz do wysypywania, silnik jest naprawdę potężny, założony, także nic, tylko go kiedy wypróbować, a myślę, że będzie kiedyś taka potrzeba, bo to wiecie, dużo z was pyta, po co tyle wszystkiego tego kupujecie, ale powiem wam, ja wolę mieć swoje rzeczy, mimo że czasami są potrzebne raz, dwa razy do roku, ale nie muszę się nikogo prosić, pożyczać, ważne, żeby było swoje, bo kiedyś mówię, ona na pewno się tutaj w tym gospodarstwie przyda, bo nie zawsze jest możliwość sypania na szpicherek. Nie wiemy, czy zawsze wszystko będzie na szpicherek sypane. No dokładnie tak samo o tym myślę, kura. One tu rajtera mają, bo wszystko z kombajnu, co zlatuje, to dla nich zostaje, więc one sobie tutaj teraz działają. Dobra, odłączymy sobie, bo się ładował.
Dobra, no teraz będzie tak grały harmonię ósmą kurnikową. Ja nie mam czasu, tak? Teraz na was, czekajcie, ja sobie teraz tak, tu go zostawię, żeby on nie przeszkadzał. Generalnie tak, sieczkarni nie ściągamy, po to jest dobudowana ta wiatka, jak sami dobrze widzieliście. Teraz będzie tylko odkręcanie i przesuwanie jej do tyłu, dlatego też ja sobie na spokojnie mogę ją wyciągać. Hebel troszeczkę sobie poczyścimy, no właśnie. Dobra, a teraz, drogie panie, chciałbym was wyprosić, pana też również, pan to taki, kurde, widzę, figofago, co? Przepraszam, panie, o, tutaj mniejszy figofago. Wszystko jest, wszystko jest. O, proszę bardzo, lampki się polą.
to przyjdzie, to u nas po prostu najlepiej się sprawdza. Skupy są. Akurat jeśli chodzi o przejrzyto, to najbardziej trafny temat. No pszenice ten jak najbardziej, ale to przejrzyto idzie. Dużo gospodarstw, nie tylko skupy, bo no tam mało kiedy jeździmy, że to nazwałem skupy. No gospodarze po prostu do skarmienia kupują. Więc tutaj akurat z tym nie mamy problemu. Jeśli chodzi o ceny, to 60 za przeżyto, 70 za pszenicę. Albo jak to woli, 600 czy 700. Dobra, to troszkę przyspieszymy. O troszeczkę rzadsze. Zabierze z tego co patrzę, chyba w jedną, w drugą i tamtą koniec jest i do spinnerka już chyba, czy nie? The end, winter, zboże. No winter czas, koniec zimówek, no, można by tak było powiedzieć. Zostały na miarę, czyli tylko jeszcze... O, pięknie, miałem się, że bizonem tak szybko jedzie, ale to po prostu z podniesionym headerem. Została tylko ta mieszanka, pięknie te pokosy wyglądają. No i kurczę, zobaczcie, jeszcze się okazało, że będzie druga przyczepka. Myślę, że około 4 ton. Tamta 4,5, ta będzie miała ze 4, może troszkę mniej. Także 8 ton. Wydaje mi się, że pojedzie na skup. Także jak widzicie też, sikora już powoli... Napiera. No, napiera cały dzień i powoli kończy. Już ostatnie takie kawałki widzę pozostawały. Zatorek sobie stoi. Dobra, my też również będziemy się zbierać do domu. Wszystko podłączone. Tutaj Wojtuś nie. Dobra. Hamulców nie będę szczepiał. Taki kawałek. Powolutku se przejedziemy. Co tam żeś za... Co tam masz za działkę jaką na sprzedanie? Kurwa, za dużo kluczy tutaj wlazło. Po. Na co to koni te klucze? Nie, spokojnie, nie powinka. O, chciałem zapalić, żeby były jakieś światełka. Halogeny i spinka, to twoja... No, nie czuję. Nawet nie mam poczucia tego. Napierdziela ta dwójka. Ale żyć trzeba. To nie będzie nawet 4 ton. To będzie te 3,5 tony max. Jak już wjedziemy na wagę, będę wiedział, bo znam parę teraz tego zestawu. Okej. Dawaj. O, tu też już do koszenia. Kurde, zamknie mi się. Powiatu, nie, nic nie pokazywałem. Przyszybszałem.
zacząłem tylko, majstre. Spokojnie. Jeszcze jakby się udało, jak my będziemy tu u mnie, jakby się udało już te wiarę pokosić, to naprawdę... Żałuję, że tej akcji tu nie nagram, bo już niedługo będą zły łęciny, będziemy obcinać. Jeszcze ani razu nie udało mi się nagrać u mnie akcji ziemniaki. Ani sadzenia, ani obcinania łęcin, ani kopania, ani zbierania. I to będzie twoją tradycją. A powiem ci, nie zgubiłeś czy co? Nic nie szkodzi. Ale naprawdę tak bym chciał bardzo to nagrać. Ale nigdy to nie wychodziło. Zawsze byłem albo w szkole, a po szkole albo nie było po robocie. Albo nie było mnie w domu. Ostatnimi czasy. Nie pojedziemy z tym. Czyli cofamy do garażu.